Witajcie w kolejnym odcinku z Drop SMP. Pokażę wam dzisiaj, jak doszło do największej zadymy na serwerze. Zostawcie suba, no i lajka. A zaczęło się od tego, że na samym początku wraz z Savarsem spotkaliśmy się i otrzymałem od niego totem nieśmiertelności. Następnie wybraliśmy się do netheru w celu kopania debrisu, abym miał cały netherytowy set. Kiedy byłem już w posiadaniu ekwipunku, wymaksowaliśmy go najlepszymi enchantami, jakimi się tylko dało. Byłem również w posiadaniu elytry, którą otrzymałem od Felipezy. Co najważniejsze, jestem w posiadaniu 11 serc, ponieważ jedno dodatkowe serce wypadło mi z dropa. Po wymaksowaniu itemków postanowiliśmy zdobyć trochę emeraldów i totem. W tym celu zrobiliśmy raid w pobliskiej wiosce. Dobra, jest totem. Dobra, dobra. Mamy to! Kolejny do kolekcji! W drodze powrotnej napotkałem Neziaka. Widząc, jakie posiada itemki, postanowiłem, że nie będę go zabijał. Popisaliśmy chwilkę i poszedłem dalej. Chwilę później spotkałem Plumiego, którego postanowiłem pośledzić. Natomiast szybko zniknął mi z pola widzenia. Mam tego, mam Plumiego. On jest diamentowy, on mnie nie widzi. On poszedł do góry, stary. No bo on wyszedł tutaj na górę, stary. No on gdzieś tu musi być. No on gdzieś tu był, stary, zgubiłem go. Przy okazji Savars posiadał Bad Omen, a co za tym idzie, włączył nam się raid, który ukończyliśmy i zdobyliśmy kolejny totem. Tego dnia nasza gra na serwerze skończyła się, ponieważ poszliśmy spać. Natomiast kolejnego dnia postanowiłem, że pofarmię dla mnie i Savarsa sporą liczbę totemów, które na pewno nam się przydadzą. Po skończonym farmingu mój ekwipunek wyglądał bardzo pokaźnie. Tego samego dnia farmiliśmy kolejne itemki, które przydadzą nam się w walce, ponieważ coraz więcej osób posiadało to coraz lepsze itemki. Przykładowo śmieszny przez większość czasu siedział na serwerze i doszło mi suchy, że szykuje się do ataku na kogoś. Więc my postanowiliśmy, że nie będziemy stać bezczynnie i zabraliśmy się za robienie potek. W tym celu wybraliśmy się do netheru. Chciałem tu jakoś stary podbudowę. O, właśnie. W międzyczasie Savars poszedł coś zjeść, a moim nowym zadaniem było zdobycie Bad Omenu i farmienie kolejnych totemów. Do potek wrócimy później. Obiecuję. To co teraz robimy? No i zbierę co to. Kiedy Savars wrócił, podzieliliśmy się obowiązkami. On ogarniał potki, natomiast ja poszedłem do netheru kopać złoto, a przy okazji zbierałem debris. Zależało nam na tym, aby jak najmocniej się wymaksować, ponieważ sami chcieliśmy przeprowadzić jakąś mocną bitkę. Nieoczekiwanie koło nas pojawił się Blanki, czyli najbliższy sojusznik śmiesznego. Dla nas to było pewne, że ta sytuacja skończy się pojedynkiem. Na nasze szczęście byliśmy przygotowani na taką ewentualność. W międzyczasie do Blankiego przyleciał śmieszny. Na samym początku postanowiliśmy porozmawiać na spokojnie na Discordzie. Siema. Siema. Co ty tu porobiecie? Nie wiem, spawnuję, stary. Co jest? Siema. Ale Blanki nas wystraszyłeś w ogóle. Ja tak sobie... Patrzę, nie, co tak tu się dzieje. Ja sobie przeglądam stary neta. Szukałem spawna i tak widzę was i śmieszne. Po chwili rozmowy byliśmy pewni, że dojdzie do bitwy. Na szczęście nasz ekwipunek był bardzo mocny, więc nie mieliśmy czego się obawiać. Panowie, bo ja wam troszeczkę już mam samo rozcofnić. A ze synek czemu wypijesz jakąś butelkę? To ma woda, stary. Cichy, cichy, cichy. Co to było? Ej, ktoś mi miksa rzucił. Stop. To co tu widzicie, to mikstura osłabienia, którą nieśmieszny na mnie rzucił w momencie, gdy pisałem do Savarsa. Przez nią moje obrażenia nie były już tak bardzo efektywne. Muszę przyznać, że śmieszny sprytnie to rozwiązał. Niestety. Panowie, co tu się dzieje? No to za ten. Właśnie tak się właśnie z wami kończy. A no co to zaraz? Nie! Czego? Pod tym totem, totem assassin! Savars! No gdzie dawaj, ty on ma zero, on ma zero, on ma zero! Czekaj, pomagam. Cię biję Blankiego. Dawaj. Pomagam. Dobra. Dawaj, Savarsa, totem! To teraz się zabawa zaczyna. Tak jest! Tak to się robi! Cieszę, gdzieś tu polos. Assassina bije. Totem! Jak mogliście zauważyć, moje życie po 2-3 hitach od śmiesznego znacznie się zmniejszyło ze względu na wypitą przez niego potkę siły, a dodatkowo podejrzewamy z Savarsem, że śmieszny posiada około 150% siły w statystykach. Ja mam Blankiego! Okej. Okay. Jak tam Blanki? Fajnie? No bardzo dobrze. To w porządku, Blanki totem już zużył. Okej. Okay. Blanki, gdzie jesteś? Dawaj, tu Savars! Czekaj, bo ja też Blanki się bije teraz. Ale mnie zestrepował. Ale jest! Ojojoj. Moim największym problemem w tamtym momencie, o dziwo, nie był mój skill, a mój hełm, ponieważ zaczynał padać. A niestety nie miałem zrobionego drugiego seta, w przeciwieństwie do śmiesznego, który przed napadnięciem na nas zrobił sobie drugi set. W międzyczasie obiłem Blankiego tak mocno, że Savars wygrał z nim starcie, a teraz został nam sam śmieszny. O, jest. Jest! Dobrze, mamy to! Dawaj! Lej, stary! O nie! Go? O nie! Ten, padło ci ten! Wiem. W
tym momencie zaczynało robić się nieciekawe ze względu na to, że padł Michał. A w międzyczasie postanowiliśmy, że dalsza walka nie ma sensu i zaczęliśmy rozmawiać. Dobra, macie. Dzięki za trade'a. Oddaj, będziemy mieli neutralne stosunki, podamy sobie wirtualną grabę. No nie, po prostu jak was zabijemy, to też oddamy. Co ty powiedziałeś? Jak was zabijemy, to wam też oddamy. Oczywiście chwilę później odrobiliśmy mój utracony hełm i ogarnęliśmy się po walce. Doszliśmy do wniosku z Savarsem, że musimy jak najmocniej farmić itemy, w tym dropy, aby zdobywać emblematy, które dodadzą nam procenty. Do tego momentu każdą napotkaną osobę na drodze mieliśmy zabijać. Aby zdobyć dużo książek z przydatnymi enchantami, postanowiliśmy zrobić myk z odczarowywaniem wieśniaków. Dzięki temu zabiegowi, kiedy mieliśmy Hero of the Village, mogliśmy na przykład książkę Prot 4 mieć za 1 emerald. Przy okazji wpadliśmy na genialny pomysł, aby proponować nowym graczom Shulker Boxa z OP itemami za to, że dadzą nam się 4 razy zabić. Za co otrzymalibyśmy 4 dropy, których tak bardzo potrzebowaliśmy. Nie myśląc długo, ja zająłem się kopaniem diamentów, a później debrisu, natomiast Savars ogarniał enchanty. Po zrobieniu pierwszego zestawu dla potencjalnego klienta, wzięliśmy się za powiększenie bazy oraz zrobienie automatycznej farmy trzciny. Spędziliśmy ogromnie dużo czasu na maksowaniu się, więc przyszła pora na szukanie potencjalnego klienta na naszego Shulkera. Ej, patrz, jest tutaj ten. Czekaj, sprawdź, co on ma, jak on się nazywał. O, co potworek! Ej, Jezu, się zastanawiam w ogóle. Siemano, patrz, siemka. Co to jest, stary! Falcemeister, siemano! Siema. Siema, ty HP-em, kurna, pierdzielony wieśniak bije. Stary, ja widzę właśnie, że tobie nie idzie, nie? Masz tutaj refa. Ty, a co, ty nie masz w ogóle żadnych itemów? No nie mam, jestem nagi. Stary, bo my mamy dla ciebie z Savarsem propozycję, nie? Ty. Jaką? Zostaniesz przez nas zabity 4 razy, ale... Ej, mi się to już nie podoba, czemu nam zdedać nagle, co? Poczekaj. Savars, pokaż mu nasz Shulker. Te wszystkie itemy będą dla ciebie. Dobra, a to jaki to jest mierzyk? Lewy poślad, jak trafisz prawy, to się odwinę. Dobra. Będzie lewy, będzie lewy. Był prawy! Był lewy. Dawaj, no. Dobra, leci, manta na fantomy. Mnie. Fantomy! No, udziałał cię ten, fantomy! Dwie rzeczy! Jemblemat szybkości! Kolejny kill mu dropnął! Ten już sam! Mam dwa takie, dobra. Otwieraj! Szybkość! 120% mam teraz, pa, dobra, patrz teraz! Pa! Dwa elementy szybkości i killów! Ja pierdzielę, dawaj dalej! Dawaj dalej! Bo ja dwa otworzyłem od razu, naraz! Masz dobrze. Ale patrz to, stary! Po udanej wymianie wpadłem na pomysł, dzięki któremu moglibyśmy potencjalnie wykopać bedrock za pomocą killofa 3x3. Teoretycznie, to powinno jak to zniszczę, uwaga, czy to się uda? Nie! Szkoda, zawieszyli to, no Po naszej nieudanej próbie przechytrzenia serwera, Savars zawinął wrotki, a ja zostałem jeszcze w poszukiwaniu jakichś graczy, których mógłbym zabić w celu pozyskania Mystery Boxa. O, siemanu! Co ty robisz, Binks? Halo! Binks! Czemu ty mi uciekasz? Siemanu! On jeszcze nie wie, ale ja chcę go zabić. Halo? Halo, o kurde, czekaj, bo coś wybuchło. Stary, co ty tu robisz? No chciałem sobie zobaczyć nową budowlę, bo Domski tam pokazywał, że coś wybudował i widzę, że właśnie ten... No, ten mieczek. Niczego nieświadomy Binks nie wiedział, że rozmawiając ze mną wchodzi do krainy, o której nie miał totalnie pojęcia. Wow, ale ładny jest, ej. Ja myślałem, że chciałeś mnie zabić, wiesz? A tutaj proszę bardzo. Ale wow, ale to świetnie wygląda. Tylko wiesz co, stary, jest jeden problem, nie? No, jaki problem? Bo ja wiem, że nie chcesz, żebym ja cię zabijał. Ale poczekaj, nie uciekaj. No, okej. Bo to nie jest powiedziane, że ja cię zabiję, stary. No. A wiesz czemu? Ale, no co? Bo jak ja cię nie zabiję, to być może ty mnie zabijesz. Jest problem, bo ja, stary, muszę zbierać dropy na śmiesznego, także bardzo mi przykro, stary. Przepraszam cię najmocniej, ale muszę to zrobić. Nie, przepraszam, ja to muszę zrobić, stary. Nie, zostaw. Ale nie, no, nie uciekaj. I tego nie. Ci mogę oddać, jak zginiesz, stary, naprawdę, tylko ja potrzebuję dropa, stary. Nie, no, chłopie, zostaw mnie, chłopie. Nie, ja potrzebuję, stary. Ja się tak łatwo nie podleję. Proszę cię! No, dawaj! Kurde! No ile ty tego jeszcze masz? Chodź tu! Zostaw mnie! Potem się dogadamy, stary! To nie ma sensu, bo... To nie poza domi i syn nie rozumie. Ale stary, ja potrzebuję dropany. Ej, w ogóle perełki mi wzięło, co jest? Drop is drop, my friend. Binks, no nie przedłużaj tego, no. Dobrze wiesz, co się stanie. Nie, słupie. Kurde, nie tam. Co ty robisz? Stary, jest mi strasznie przykro cię zabijać, nie? Nie. Ty masz jakieś perły? Ale ty, stary, dzielnie oczywiście, że mam. Ale ty dzielnie uciekasz. Diamentowy set, chłopie. Nie. Nie, nie, nie tak, mam się. Tak.
Mamy to! Przepraszam, Binks! Naprawdę! Przepraszam cię najmocniej! Po zabiciu Binksa postanowiłem być wobec niego w porządku i oddałem mu wszystkie jego itemki. Jesteś mam ciekawy, własny... co z tego dropa będzie? Stop. Dobra, ale czeku zakosisz, to jesteś bity drugi raz. Nie no, dobra. Dobra. Stawiam! Boże, to były dwa. Jest chłopak! Mam kolejne serce, stary! Ile masz tych? I tak oto tym sposobem zdobyłem kolejne 12 już serce. Żeby Binks nie czuł się pokrzywdzony, to miałem dla niego niespodziankę. Binks, mam dla ciebie niespodziankę. No. W sumie mamy już takich kill-offów 2 z Savarsem. No. Więc mogę ci go oddać. Ajajaj. Także trzymaj, stary. A można przepraszam, go że cię... zrobić? Nie, chyba nie. Przepraszam, że ciebie, stary, zabiłem, ale słuchaj, no potrzebuję się wzmacniać na przeciwników, także wybacz. Mam nadzieję, że to ci troszeczkę zrekompensowało to twoje zabójstwo. Trzymaj się, bądź zdrów! Naru!